Moje nieoczekiwane odkrycie to nowa, fundamentalna stała. Jestem jednym z dwóch żyjących ludzi na świecie, którzy mają swoją własną stałą. 5 lutego 1998 roku o 2 w nocy zobaczyłem w moim eksperymencie te nieoczekiwane wyniki. I dlatego 5 lat później dostałem Nagrodę Nobla. Jakie są prawdziwe różnice między światem kwantowym a rzeczywistością, z którą jesteśmy zaznajomieni? Nie będziemy mieli komputera kwantowego za 5 lat. Jakie to uczucie otrzymać telefon, że otrzymałeś Nagrodę Nobla? Budujecie elektrownie jądrowe. Jest to lepsze niż używanie węgla, ale wciąż nie sądzę, że będzie to przyszłość. Mamy ograniczony czas i moim zdaniem fotowoltaika zdominuje przyszłość. Urodziłeś się w Polsce, więc muszę cię zapytać, czy czujesz jakieś więzi z naszym krajem? Staram się przetrwać jako laureat Nagrody Nobla. A my jesteśmy w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w dniu 70. rocznicy urodzin tego miejsca, by przeprowadzić wyjątkowy wywiad z noblistą z fizyki. Profesor Klaus von Klinzing będzie gościem dzisiejszego spotkania. Będziemy rozmawiać o fizyce kwantowej, będziemy rozmawiać o atomie i o tajemnicach istniejącego dzisiaj świata. Pierwszy wywiad z noblistą na tym kanale. Wiem, że trudno to przewidzieć, ale na podstawie swojego doświadczenia, ile czasu według pana zdaniem będziemy musieli poczekać na pierwsze komputery kwantowe w szerszym tego znaczenia sensie? Cóż, komputery kwantowe to jedna z najbardziej zaawansowanych tematyk w nanofizyce. Myślę, że w 2018 roku na całym świecie rozpoczęły się specjalne programy związane z komputerami kwantowymi, ponieważ stało się jasne, że możemy manipulować obiektami kwantowymi i wykonywać pewne operacje na tych obiektach i może być możliwe do zastosowania w rozwiązywaniu pewnych problemów. Napędem rozwoju komputerów kwantowych była kwestia bezpieczeństwa. Nasz system bezpieczeństwa opiera się na tak zwanych liczbach pierwszych. Jeśli pomnożymy dwie liczby pierwsze, aby uzyskać inną liczbę, znalezienie tych liczb pierwszych jest trudne dla komputera klasycznego, a komputer kwantowy mógłby znacznie przyspieszyć rozwiązanie tego problemu. Dlatego z punktu widzenia bezpieczeństwa istniało duże zainteresowanie komputerami kwantowymi. Było to inicjowane przez osoby z wojska. Czasami nazywam to hype'em kwantowym, gdzie wszyscy starają się go zbudować. To jak projekt Manhattan. Projekt Manhattan był napędzany obawą, że Niemcy mogą mieć bombę atomową. Dlatego rozpoczął się ogromny program, aby być pierwszym. Dziś to naprawdę wyścig, aby być pierwszym, który użyje komputera kwantowego do rozwiązania tego problemu. Myślę jednak, że to nie jest dobre podejście, ponieważ zajmie to bardzo, bardzo długo. Posiadanie tylko kilkaset tak zwanych qubitów kwantowych nie jest wystarczające. Potrzebujesz tysięcy lub nawet milionów, jeśli chcesz naprawdę korekcji błędów i ich prawdziwego zastosowania. Qubity kwantowe są niezwykle niestabilne, z tego powodu skalowanie ich na większą skalę będzie bardzo skomplikowane. Rozmawiałem z wieloma osobami zaangażowanymi w obliczenia kwantowe i twierdzą, że jest niezwykle trudno je skalować, aby naprawdę rozwiązywać przydatne problemy. Moje przewidywania są takie, że zajmie to bardzo, bardzo długo, aby uzyskać użyteczny komputer kwantowy. Istnieje duży potencjał. Myślę, że naukowcy skłaniają się bardziej ku nazwie symulacja kwantowa, która pozwala rozwiązywać pewne problemy w nauce za pomocą komputera kwantowego, ale używanie komputera kwantowego w celach atakowania kodu, bezpieczeństwa potrwa jeszcze długo, a nadal będziesz potrzebował do tego klasycznego superkomputera.
Obawiam się, że wielu polityków, którzy decydują o przyznaniu pieniędzy w danym obszarze, są nieco zachłyśnięci ideą, że komputer kwantowy będzie równie ważny co zwykły komputer. Jednak w naszym codziennym życiu nie będziemy mieć komputera kwantowego w domu. Porównuje pan komputery kwantowe do bomby atomowej. Muszę zapytać, czy widzi pan w komputerach kwantowych jakieś elementy niszczenia dla naszego świata ludzkiego? Nie, porównałem to, ponieważ wszyscy skoncentrowali się na pieniądzach ze Stanów Zjednoczonych dla projektu Manhattan. Sam komputer kwantowy jest po części aktualnie dostępny i nie ma realnego zagrożenia ze strony samego w sobie komputera kwantowego. Teraz mamy fantastyczne nowe możliwości, a nazwa komputer kwantowy jest głównie dla agencji, które przyznają pieniądze, i dla polityków. Myślę, że naukowcy przechodzą bardziej do symulacji kwantowej lub czujników kwantowych, aby uzyskać bardzo czułe pomiary. To naprawdę będzie duży biznes, a przemysł koncentruje się na bardzo czułych pomiarach. To część tego całego hajpu na komputer kwantowy, ale jestem trochę sceptyczny co do obliczeń kwantowych. Jeśli nie komputery kwantowe, to jakie są największe paradoksy i wyzwania w dzisiejszej fizyce kwantowej? Jest wiele wyzwań. Powiedziałem ci, że komputer kwantowy jest napędzany obawą, że ktoś może złamać kod bezpieczeństwa. Niemcy w II wojnie światowej mieli ogromne motywacje, aby dowiedzieć się, co robi wróg. Obawa ta doprowadziła do finansowania tego projektu, ale mamy dzisiaj inne metody. Takie jak kwantowy internet lub kwantowa informacja, możemy używać tak zwanych pojedynczych fotonów do bezpiecznej transmisji informacji. To rekompensuje wydatki na komputację kwantową w celu złamania kodu. Mamy inne możliwości bezpiecznej transmisji informacji. Dlatego dwie różne zastosowania fizyki kwantowej działają w przeciwnym kierunku, a ja bardziej faworyzuję bezpieczny internet z wykorzystaniem kwantowego internetu, abyśmy mogli używać bezpiecznych obiektów kwantowych do bezpiecznej transmisji. Jest to dzisiaj możliwe i trzeba włożyć znacznie więcej wysiłku w tym kierunku, niż kierować się strachem, że jakiś wróg będzie szybszy od ciebie w złamaniu obecnego kodu bezpieczeństwa. To zajmie wiele czasu. Fakt, komputer kwantowy ma interesujące zjawiska, ale jesteśmy zbyt podnieceni i oczekujemy zbyt wiele. A zbyt wielu ludzi obiecuje komputer kwantowy za 5 lat, ale nie będziemy mieli komputera kwantowego za 5 lat. To zależy od definicji komputera kwantowego. Niektórzy mówią, że jeśli masz 50 qubitów, to już masz komputer kwantowy. Obecnie IBM jest liderem w tej dziedzinie. Obiecali w niedalekiej przyszłości 4000 qubitów, ale to nie wystarczy, aby naprawdę rozwiązać poważne problemy w fizyce kwantowej. Wielu ludzi chciałoby cię zapytać o teorię wszystkiego. Czy istnieje szansa, że kiedyś zostanie stworzona? Zawsze tworzymy coś nowego. To jest problem. Jako laureat Nagrody Nobla z definicji powinienem wiedzieć wszystko, a ja nie wiem wszystkiego. Dlatego trzeba być ostrożnym. Jeśli coś powiem, może być też niezgodne z moją wiedzą. Mogą pojawić się zmiany w przyszłości. Dzisiaj polegamy na fizyce kwantowej. Możemy wyjaśnić wiele, wiele rzeczy przy pomocy teorii kwantowej, ale wszyscy fizycy wiedzą, że to nie jest ostatnie słowo. Grawitacja nie jest uwzględniana. W przyszłości pojawią się nowe teorie, a nasza obecna wiedza jest tylko jej niewielkim fragmentem. Jestem całkowicie pewien, że będziemy mieli nowy rozwój, ale nie mogę obiecać, w jakim kierunku pojawi się nowość.
Nie jestem zaznajomiony z różnymi teoriami. Nie mam dobrego pomysłu na teorię strun. Jeśli zadajesz mi pytania w tym zakresie, jestem tak samo nieznany jak większość twojej widowni, ale oczekuję, że pojawią się nieoczekiwane nowe rozwinięcia i nie jesteśmy na końcu naszej wiedzy. Tylko 10% z was oglądających to konto obserwuje nasz kanał, subskrybuje nasze konto. A to subskrypcje pomagają nam docierać z treściami właśnie do was. Jeżeli interesują was treści, które tutaj publikujemy, zostańcie z nami na dłużej i subskrybujcie ten profil. Ostatnio badania nad elementami superluminalnymi stały się dość kontrowersyjne. Naprawdę wierzysz, że istnieje materiał zdolny poruszać się szybciej niż światło? Dyskusja ta trwa już od dawna. Moim zdaniem nie będzie niczego w naszym świecie, co mogłoby osiągnąć prędkość światła. Dla mnie jest to naprawdę twardą granicą, prędkość światła. I nie wierzę, że w tym obszarze pojawią się jakieś przełomy. Nie mam takiego przekonania. Znalazłem cytat, który chciałbym przeczytać. Twoje słowa, które powiedziałeś w jednym z wywiadów. Byłem trochę rozczarowany tym, jak surowa może być matematyka. Czasami nie ma połączenia z rzeczywistym światem. Czy uważasz, że to jest najczęstszy argument, dlaczego ostatecznie nie wybierasz matematyki i dlaczego wielu fizyków nie zostaje matematykami? Nie, matematyka to najczystsza nauka. I naprawdę początkowo chciałem studiować matematykę, ponieważ jest bardzo czysta i ma surowe zasady i można na tym wszystko budować. Kiedy poszedłem na uniwersytet, żeby studiować matematykę, byłem rozczarowany, że nie mogłem jej zastosować. Musiałbym zapomnieć o wszystkim, czego się nauczyłem z matematyki. Starali się mnie edukować w bardzo abstrakcyjny sposób, który nie był dla mnie wystarczająco interesujący. Chciałem stosować wiedzę. W innych dziedzinach nauki można stosować matematykę lub trzeba ją stosować. Matematyka stanowi podstawę większości dziedzin naukowych. Wybrałem fizykę, ponieważ tam można stosować matematykę. Jeśli ktoś jest całkowicie przeciwny matematyce, będzie miał trudności z dostaniem się do dziedzin naukowych. Matematyka stanowi podstawę wszystkiego, ale lubię stosować swoją wiedzę i dlatego wybrałem drogę stosowania matematyki, bo matematyka była dla mnie zbyt sucha na samym końcu. Znalazłem wiele twoich esejów i wywiadów na temat transformacji klimatu. Chciałbym zapytać, czy uważasz, że w przyszłości Europa będzie musiała mieć ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i inne środki tego rodzaju? Wierzysz, że to jest jedyny sposób na nasz rozwój i przyszłość kontynentu europejskiego? Nie, uważam, że musimy coś zrobić z tym tematem. Jestem członkiem 8 akademii naukowych. W każdej z nich zasiadają światowi specjaliści. Pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Chinach, wszędzie zgadzają się, że czas ucieka, i musimy coś zmienić. Do 2030 roku musimy ograniczyć emisję CO2. Jest to najważniejsza rzecz. W Europie zgodziliśmy się na Zielony Nowy Ład. Do 2050 roku emisja CO2 powinna wynosić zero.
Dlatego mamy ograniczony czas i moim zdaniem fotowoltaika zdominuje przyszłość. Jednak na ten moment mamy problemy z fluktuacją energii, dlatego wiatr i fotowoltaika już w pewnym stopniu się uzupełniają pod względem fluktuacji, ale potrzebujemy także magazynowania energii. Dlatego trójkąt, fotowoltaika, wiatr i wodór jako materiał do magazynowania, a także do zastosowań przemysłowych, będzie podstawą przyszłościowej transformacji w energii odnawialnej. Ale czy uważasz, że w przyszłości każdy Europejczyk będzie zobowiązany do posiadania paneli fotowoltaicznych w swoich mieszkaniach, domach? Nie, ale w Polsce już jesteście czwartym krajem w Europie, który instaluje panele fotowoltaiczne, a jest ona u was tańsza niż w większości innych miejsc na świecie. Więc automatycznie z ekonomicznego punktu widzenia to się samo pojawi. Nie potrzebujecie specjalnego wsparcia, żeby to zainstalować. To samo przyjdzie. Ale musimy stworzyć środowisko, w którym każdy będzie przekonany, że to najlepszy sposób rozwiązania pewnych problemów. Problemem jest obecnie fluktuacja w naszej sieci, że nie mamy słońca przez cały czas. Dlatego potrzebujemy nadal międzynarodowej współpracy. Będziemy już importować energię. Jeśli mamy sieć, która obejmuje różne strefy czasowe, możemy wyrównać fluktuację. Jest wiele działań, które są konieczne, ale do końca wieku fotowoltaika i energia wiatrowa będą automatycznie dominować jako źródło energii odnawialnej, ponieważ słońce dostarcza wystarczająco dużo energii. W chwili obecnej budujecie elektrownie jądrowe. Jest to lepsze niż używanie węgla, ale wciąż nie sądzę, że będzie to przyszłość, ponieważ energia jądrowa to ponownie scentralizowana forma energii, a fotowoltaika będzie zdecentralizowana. Musimy zdecydować w pewnym momencie, w jakim kierunku powinny iść inwestycje w infrastrukturę. Jestem przekonany, że energia słoneczna będzie dominującym źródłem energii w przyszłości. Jesteś laureatem Nagrody Nobla, więc muszę cię zapytać o ogólną kwestię. Naprawdę wierzysz, że to wystarczy, by uratować naszą planetę? Czy nie jest już za późno? Co mam ci powiedzieć, że to już jest bardzo późno? Ze względu na 1,5 stopnia ocieplenia. Fakt jest taki, że nie możemy utrzymać tego limitu, a wszyscy już mówią o wzroście temperatury do 2 stopni. Wiemy dokładnie, co się stanie, jeśli poziom morza wzrośnie. Znamy dokładnie prognozy, co się stanie, jeśli zwiększymy emisję CO2 wraz ze wzrostem poziomu morza. Do końca wieku w normalnych warunkach możemy mieć wzrost poziomu morza do 1 metra. A jeśli lody stopią się do 60 metrów, to przez zmiany poziomu morza 40% ludności świata będzie musiało się przemieścić, ze względu na to, że większość ludzi mieszka na wybrzeżach. To będzie naprawdę duży problem. Musimy zrobić wszystko, aby najpierw ograniczyć emisję CO2. Obszar energetyczny to jedno z pól, w którym jesteśmy w stanie coś zmienić. Mamy wszystkie technologie, mamy już wszystko przy sobie. Musimy tylko to przekształcić. Wiem, że w Polsce nadal jest dużo produkcji i użycia węgla i sama w sobie transformacja jest bardzo trudnym problemem. Rozumiem, że potrzebna jest dyskusja na temat skali czasu, ale czas biegnie zbyt szybko. I musimy coś zrobić. Czy zakaz rozwijania pewnych źródeł energii, takich jak węgiel czy innych gazów, jest dla ciebie odpowiednią drogą do ochrony naszego powietrza?
Musimy ograniczyć emisję CO2. Ogólnie mówiąc, gazy cieplarniane to nie tylko CO2, to także inne gazy cieplarniane w atmosferze. Wiemy dokładnie o wzajemnej relacji między gazami cieplarnianymi, wzrostem temperatury i konsekwencjami, jakie mogą wystąpić, takie jak punkty krytyczne, gdy cały system staje się niestabilny przy silnym wzroście. To jest kwestia skali czasu. Niemożliwe jest spalanie pewnych zasobów. Zasoby w naszej planecie miały swoje miejsce przez miliony lat, a teraz w ciągu 100 lat spalamy je wszystkie. Przerwaliśmy normalny rozwój naszej Ziemi. Ludzie mają zbyt duży wpływ na atmosferę. Możemy dostosowywać i spowalniać zmiany, ale nie możemy kontrolować szybkich zmian. Teraz mamy stosunkowo szybkie zmiany i jesteśmy naprawdę pod presją czasu, żeby coś zrobić. Uważam, że Zielony Nowy Ład Komisji Europejskiej to właściwa droga do rozwiązania tego problemu. Musimy ograniczyć emisję CO2. Walczyłeś w Niemczech o niezamykanie elektrowni jądrowych. Wierzysz w energię jądrową? Energia jądrowa jest znacznie lepszym źródłem energii niż spalanie węgla czy ropy naftowej. Protestowałem przeciwko zamykaniu elektrowni jądrowych w Niemczech, które były bezpieczne i działały. Zamykamy wszystkie elektrownie jądrowe, bo w społeczeństwie istnieje pewien strach przed energią jądrową, zwłaszcza wśród partii zielonych. Podstawą partii zielonych jest sprzeciw wobec energii jądrowej, dlatego politycznie nie ma szans na zmiany. W okresie przejściowym wciąż uważam, że energia jądrowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ale w dłuższej perspektywie mamy wciąż pewne problemy z odpadami radioaktywnymi, ale to lepsze rozwiązanie niż używanie węgla. Mamy jednak energię słoneczną. Mamy możliwość korzystania z reaktora, jakim jest słońce, który dostarcza nam darmową energię. Energia słoneczna jest dostępna w nadmiarze. Musimy to wykorzystać. Mamy już wszystkie technologie. Musimy zmienić naszą infrastrukturę, sieć energetyczną i nasze zachowanie, aby wprowadzić tę zmianę. Musimy także edukować ludzi. To jest droga, którą musimy podążać. To powinno być pozytywne uczucie, gdy mówimy: dobrze, teraz inwestuję w nową energię, robię coś dla naszej przyszłości. Jestem optymistą, że do 2050 roku przeprowadzimy tę zmianę. Co myślisz o erze grafenu? Żyjemy w erze grafenu. W Polsce to był temat przewodni w debacie publicznej. Tak. Co to znaczy temat przewodni? Jeśli jest wystarczająco dużo pieniędzy z Brukseli, to zawsze jest interesującym tematem. Jestem trochę przeciwny zawsze dużym programom narzucanym z góry w nauce. Jeśli jest dużo pieniędzy, to wielu ludzi na to skacze. Grafen to fantastyczny materiał. Od 10 lat mamy flagową inicjatywę grafenową w Europie. Brałem udział w Radzie Doradczej różnych działań związanych z grafenem, a moje badania także mają związek z grafenem. To fantastyczny materiał, ale czasem jestem przeciwny projektom definiowanym przez polityków czy rządy. Jeśli coś jest interesujące, to naukowcy sami podejmują to w nauce. Jestem zwolennikiem większej elastyczności i swobody w nauce, żeby wybierać najważniejsze tematy i mieć na nie środki, aby w końcu je zrealizować. Na szczęście jestem dyrektorem w Instytucie Maxa Plancka i w Stowarzyszeniu Maxa Plancka. Nie muszę składać wniosków ani ubiegać się o pieniądze,
i obiecywać coś na przestrzeni 5 lat. Muszę po prostu robić doskonałą naukę, a potem pokazać, że w przeszłości robiłem dobrą naukę. Uważam, że lepszym sposobem na wydawanie pieniędzy w nauce jest dać odpowiedzialność naukowcom, bo to my wiemy dokładnie, co jest pożyteczną nauką. Mam dla was ważną informację. Zdecydowaliśmy się założyć Patronite'a po to, żebyście mogli tworzyć z nami społeczność i wspierać to, co robimy, popularyzację nauki, ale też po to, żeby współtworzyć z nami te treści, dlatego bo patroni będą aktywnie zaangażowani w możliwość tworzenia z nami treści, ale też otrzymywania ekskluzywnych materiałów. Wszystko dla popularyzacji nauki. Jesteś laureatem Nagrody Nobla, co jest w zasadzie wynikiem kwantowej transformacji dobrze znanego efektu Halla. Jakie są prawdziwe różnice między światem kwantowym a rzeczywistością, z którą jesteśmy zaznajomieni? Świat kwantowy rzeczywiście jest taki, że dla naszych widzów to dosyć abstrakcyjne. Byłoby świetnie, gdybyś mógł pomóc nam zrozumieć to przynajmniej w pewnym stopniu. Dobrze, mogę ci tylko powiedzieć końcowy wynik mojego odkrycia, które było naprawdę nieoczekiwane. Przeprowadzałem badania podstawowe w celu poprawy mikroelektroniki. Każdy korzysta z mikroelektroniki, komputery, a najważniejszy układ to tak zwany tranzystor polowy. To po prostu przełącznik on-off i tranzystor polowo-krzemowy jest używany wszędzie. W każdym telefonie komórkowym, w każdym komputerze. Przeprowadzałem podstawowe badania nad tym, jak uczynić je szybszymi, mniejszymi i tańszymi. W moich eksperymentach nagle odkryłem coś nieoczekiwanego. Wynikiem końcowym było to, że zauważyłem opór elektryczny, który zawsze miał tę samą wartość. Normalnie uczymy się w szkole, że opór elektryczny zależy od materiału, długości przewodu, przekroju przewodu. Ale odkryłem, że zawsze 25 812 ohmów to opór podstawowy, który nie może być zmieniony przez materiał ani przez rozmiar materiału. To było wynikiem badań podstawowych nad tranzystorem polowo-krzemowym. Posiada on bardzo cienką warstwę elektronów, tak zwaną warstwę dwuwymiarową. Pracowałem w polach magnetycznych, a w nich dzieją się ciekawe zachowania z ładunkami elektrycznymi. Jeśli jesteś zainteresowany fizyką, to na pewno wiesz, że w CERN w Genewie mają duży akcelerator. Elektrony lub ładunki są wyginane przez pola magnetyczne, żeby poruszać się po okręgu. Te pola magnetyczne pozwalają tworzyć małe okręgi dla elektronów, co prowadzi do nowych efektów kwantowych. Większość z nas zna atomy, a w atomach elektrony krążą wokół jądra. Mamy na przykład wodór, część dodatnią i elektron poruszający się wokół tej części dodatniej. To jest atom i to jest fizyka kwantowa. Odkryłem to pole magnetyczne, które pozwalało na tworzenie okręgów dla elektronów, wprowadzając magiczną fizykę kwantową nawet w urządzeniach elektronicznych. Zacząłem widzieć nowe zjawiska i odkryłem podstawowy opór elektryczny, który jest niezależny od materiału. Można to porównać do pomiaru prędkości różnych pojazdów czy samolotów, gdzie widzimy różne prędkości, ale jeśli mierzymy prędkość światła czy fal elektromagnetycznych, to zawsze widzimy tę samą prędkość światła. Faktem jest, że w naszym codziennym życiu istnieją różne prędkości, ale istnieje prędkość podstawowa, prędkość światła. Mamy różne opory elektryczne, a moje odkrycie polegało na znalezieniu podstawowego oporu elektrycznego, który nie może być zmieniony przez ludzi, który wynika z natury i jest jedną z fundamentalnych stałych w przyrodzie. Nie wiemy, dlaczego mamy te szczególne wartości.
Nikt nie wie, dlaczego prędkość światła ma dokładnie tę wartość, wynoszącą około 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest zadane przez naturę. Moje nieoczekiwane odkrycie to nowa fundamentalna stała. Jestem jednym z dwóch żyjących ludzi na świecie, którzy mają swoją własną stałą, stałą Klitzinga. To opór elektryczny pochodzący z efektu kwantowego Halla. Był to tak naprawdę tylko pomiar oporu elektrycznego w nowoczesnych urządzeniach mikroelektrycznych i przez przypadek odkryłem to nowe zjawisko. A jako wolny naukowiec mogłem zmienić kierunek swoich badań i podążać tą ścieżką, dlatego zawsze walczę o wolność zmiany kierunku na bardziej interesujący, jeśli widzę coś, czego nie rozumiem. Miałem wolność do tego, dlatego 5 lutego 1998 roku o 2 w nocy zobaczyłem w moim eksperymencie te nieoczekiwane wyniki. I dlatego 5 lat później dostałem Nagrodę Nobla. Czy jest szansa, że będziemy w stanie przesyłać dane i informacje w sposób nieograniczony? Nie sądzę, ponieważ zawsze będzie istniało ograniczenie prędkości światła. Dlatego jeśli nieograniczone oznacza nieskończenie szybkie, to nie sądzę. Zawsze będzie potrzebny pewien czas, aby przesyłać informacje. Mam do ciebie dwa ostatnie pytania. Pierwsze z nich, myślę, że to pytanie jest bardzo popularne w twoim przypadku. Jakie to uczucie otrzymać telefon, że otrzymałeś Nagrodę Nobla? Byłem trochę zszokowany, ponieważ byłem stosunkowo młody i znam laureatów Nagrody Nobla, którzy dostawali nagrodę i trochę oszaleli. Nagroda Nobla to naprawdę najwyższe wyróżnienie dla naukowca. A gdy jesteś na szczycie, możesz tylko spaść. Miałem złe przeczucie co do tego, co wydarzy się teraz w przyszłości. Jesteś młody, jesteś na szczycie swoich możliwości jako naukowiec, ale trzeba z tym żyć. Dlatego postanowiłem przede wszystkim spróbować być taką samą osobą jak przed Nagrodą Nobla. To także jest moją wiadomością. Nawet laureaci Nagrody Nobla nie wiedzą wszystkiego, więc jesteśmy specjalistami jedynie w naszej dziedzinie. Jestem niezależny, nie jestem lobbystą dla żadnej firmy ani organizacji. Jestem wolnym człowiekiem. Dlatego laureaci Nagrody Nobla są poważnymi doradcami także dla polityków. Jeśli spotykam się z politykami, traktują nas bardzo poważnie. Widzę, że analizują to, co powiedzieliśmy, a dzięki temu ty również masz wpływ na to, co się dzieje. Fantastycznie jest być laureatem Nagrody Nobla, ale jeśli jesteś zbyt młody, uważam, że byłoby dobrze, gdyby Nagrodę Nobla przyznano dopiero po upływie kolejnych 10 lat, ponieważ niesie to za sobą wiele obciążeń związanych z tytułem Nagrody Nobla. Na przykład powinieneś wiedzieć wszystko i nagle masz odpowiedzialności w innych dziedzinach. W obecnej sytuacji dostaję codziennie prośby o protest przeciwko temu, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie, albo co dzieje się w innych dziedzinach. Będziemy mieli konfrontację między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w wojnie naukowej. Jest tyle pytań dotyczących praw człowieka w różnych krajach, i nagle laureaci Nagrody Nobla powinni brać na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie tych problemów. To są dodatkowe rzeczy, które idą w parze z Nagrodą Nobla. Ale z drugiej strony dostajesz najlepszych studentów, masz wsparcie finansowe do prowadzenia swoich badań.
Okej, robię z tym wszystko, co w mojej mocy i staram się przetrwać jako laureat Nagrody Nobla. A moje ostatnie pytanie do ciebie. Urodziłeś się w Polsce, więc muszę cię zapytać, czy czujesz jakieś więzi z naszym krajem? Tak, dziś wygłosiłem przemówienie, ponieważ właśnie obchodziłem swoje 80. urodziny. I było to dla mnie bardzo interesujące, że delegacja 5 osób przyjechała z mojego miejsca urodzenia, blisko Poznania, żeby złożyć mi życzenia i wręczyć prezenty, a także zaprosić mnie z powrotem do tego miejsca. Byłem niedawno na konferencji w Łodzi i skorzystałem z okazji, żeby odwiedzić moje miejsce urodzenia. Byłem nawet w szpitalu, w którym się urodziłem. Wisi tam tablica informująca, że właśnie tam przyszedłem na świat. Jestem dumny, że moje miejsce urodzenia traktuje mnie jako swojego obywatela. Bardzo mnie to cieszy. Byłem tam już 3 razy i za każdym razem czuję specjalną więź z tym miejscem. Dziękuję bardzo za twój czas. To była dla mnie ogromna przyjemność cię poznać i przeprowadzić z tobą wywiad. Dziękuję. Dziękuję za interwiu.